Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę z kolejnymi tomami z serii Czytam sobie, serii, którą uwielbiam i która sprawia po prostu frajdę, że jesteśmy w stanie samodzielnie czytać. Zobaczmy, to jest moja kolekcja. Tutaj widać już, że mamy 3 poziomy i teraz, właściwie wczoraj, czyli 13 marca, premierę miały 3 kolejne tomy. I za każdym razem, kiedy jest premiera, jest to premiera od razu 3 tytułów, jednego z pierwszego poziomu, jednego z drugiego poziomu i jednego z trzeciego poziomu. I właśnie wczoraj była premiera 3 tytułów. Dlaczego uważam, że to jest coś wspaniałego i dlaczego uwielbiam tę serię? Pierwsza część. Tutaj teraz wyszedł tramwaj numer 28. Jest to tak, ten lizboński tramwaj. Opowiadanie napisał Rafał Witek. Mamy je zilustrowane przez Tomasza Kozłowskiego i jak wyglądają te poziomy. Pierwszy poziom jest dla tych, którzy uczą się składać słowa. Czyli są to opowiadania od 150 do 200 wyrazów, napisanych wielką czcionką, tak żeby można było palcem też pokazywać i czytać słowo po słowie. Na dodatek na marginesach, właściwie na brzegach, oprócz tego, że mamy oczywiście numerację, no to wiecie, dopaminka, jeżeli udaje się nam dalej przeczytać, to mamy też literowanie tych trudniejszych wyrazów. Mamy tutaj 23 podstawowe głoski w tekście i ćwiczenia głoskowania. Krótkie zdania, to też jest istotne, ale to jeszcze nie wszystko. Oczywiście są przepiękne ilustracje, to od razu je pokażę. Ten kotek, zaraz który tutaj się pojawi, to trochę spoileruje oczywiście, jest prześliczny. Historia opowiada o zwykłej przejażdżce tym wspaniałym tramwajem po Lizbonie. Opisuje, że dlaczego on jest nietypowy i jest to pewne zdarzenie, które się tam właśnie zadzieje w tym tramwaju. I teraz to, co jeszcze istotne. Na końcu zawsze każdej książeczki z serii mamy naklejki z ilustracjami z danego opowiadania. Oczywiście można je stąd wziąć, nakleić gdzie się chce. Można też sobie je nakleić tutaj, bo tutaj każdy może sam sobie przyznać dyplom za to, że przeczytał imię i nazwisko, czyta sobie i jest super. I te naklejki wcale nie są o tym, że super, że ekstra, że przeczytałeś, tylko po prostu czytam sobie, mam moc, jadę daleko, jestem super. Po prostu jestem super. Są to naklejki z takimi wzmacniającymi hasłami. To za co jeszcze lubię te książeczki? One są po prostu ładnie wydane, są króciutkie. Ta oprawa jest taka miękka, broszurowa. Tutaj też mamy zawsze pokazane inne książki z serii. Można sobie odhaczyć, co już udało się nam przeczytać. A oprócz tego cena. Te książki teraz kosztują 14 zł. Myślę, że można znaleźć je też znacznie taniej. To jest cena okładką. Drugie opowiadanie. Tym razem jest to moje ulubione z tej trójki. Jest to Pan Pit i jego kwiatek. Nie sądziłam, że to będzie taka dobra historia. Przede wszystkim jest przezabawna, kiedy się uczyta na głos. Mamy tu bardzo dużo ciekawych wyrazów. Ćwiczymy też R oraz H. I właśnie to jest istotne, dlatego że na drugim poziomie mamy opowiadania od 800 do 900 wyrazów. Mamy już troszeczkę dłuższe zdania. Na marginesach pojawią się podzielone na sylaby te wyrazy, które będą tutaj interesujące, ciekawe, nowe na danych stronach. Będą to już też znowu 23 podstawowe głoski oraz H, więc to H tutaj będzie widoczne. Będą tutaj także zdania złożone oraz elementy dialogu. Pan Pit i jego kwiatek opowiada o biologu amatorze, który jak tylko może, to podgląda zwierzęta, interesuje się roślinami. Którejś nocy przyśniło mu się, że odnalazł dwie nowe, do tej pory nieznane odmiany stokrotek. I kiedy jadł sobie jajka na twardo na śniadanie, tak o tym marzył, dowiadujemy się przy okazji, że wynajmuje on pokój od pana Wilhelma, który jest chyba dziwny, bo właściwie kontaktują się tylko mailowo i nigdy się w życiu nie widzieli. Chociaż portret pana Wilhelma, takiego poważnego, wisi w tym mieszkaniu. Pan Pit się zastanawia, kim jest ten człowiek. I może w takim razie w dowód wdzięczności, że wokół tego domu, którym on wynajmuje ten pokój, jest tak wiele zwierząt i tak wiele roślinności, to może kiedy by wynalazł jakąś nową odmianę stokrotki, to nazwałby ją nie tylko swoim imieniem, lecz także imieniem Wilhelma. I którejś nocy znajdzie on faktycznie nietypowy kwiat
na tyle nietypowy, że ten kwiat bardziej znajdzie jego. I pojawi nam się ten pan Wilhelm i to będzie nietypowa opowieść o biologu i zoologu, którzy się razem spotkają i mimo, że mają różne temperamenty, to będą mogli razem świętować i rozmawiać o roślinach. Mamy tutaj wielką zachętę do poznawania świata, który jest blisko nas, do poznawania świata roślin i zwierząt, podglądania go różnymi zmysłami. Przede wszystkim jest to przezabawne. Przeczytam fragment, bo bardzo mi to rozbawiło. To będzie trochę spoilerowaniem, ale mam nadzieję, że mi Państwo wybaczą. A potem spaceruje i wypatruje nowego kwiatka. I oto jest. Fioletowe płatki ze złotym paskiem, uroda hiacynta albo narcyza. Zapewne kwiatek ze starego ogrodu Wilhelma. Jak trafił na pole? A kto to wie? Tak gada pan Pitt i robi kwiatkowi fotki telefonem. Potem znajduje konwalie majowe. A to historia. Kwiaty majowe w marcu? Oto mamy kolejne dowody na zmianę klimatu. Prawie rozdeptuje rdest i firletki. Rozradowany pstryka im fotki z bliska i z daleka. Taka dokumentacja to skarb dla nauki. A jaka frajda dla fotografa, gdy oprawi obrazy firletki w ramki. Nagle? Co to? Na skraju pola wyrasta ogromna łodyga i tak samo wielki kwiat, po prostu gigant. Panu Pittowi najpierw odbiera głos. Jego euforia ma rozmiar tego kwiatka. Dlatego zaraz potem uradowany woła na całe gardło. Hurra! To dopiero odkryłem gatunek stokrotki giganta. Otwiera notes i zapisuje. Barwa kwiatu purpurowo-granatowa. Łodyga twarda, pokryta włoskami. Listki delikatne. Smak tu dotyka płatka, a potem oblizuje palec słodki, podobny do maliny. Teraz poddamy kwiat testowi nosa. A nos pan Pitt ma spory. W sam raz do testu stokrotek wsuwa go do kwiatka. W ten kwiatek łaps. Zwija płatki i łapie pana Pitta za nos. Co za historia! Pan Pitt bryka w bok i w tył, ale nos tkwi w kwiatku jak tkwił. Santa Madonna ratunku, pan Pitt wzywa pomocy, ale dookoła pustka. I tak dalej. Przy okazji przyjdą zwierzęta i będę teraz go mogły podglądać, tak jak on je wcześniej podglądał. To oczywiście tylko fragment, który pokazuje, że można przez tę historię płynąć. Przepiękne opowiadanie, króciutkie. I tak samo mamy tutaj oczywiście naklejki, w których możemy wspomagać się tym, że jesteśmy super. A te naklejki mówią, chodź na spacer, ładne kwiatki, jestem super, no i czytam sobie. I oczywiście znowu możemy sobie sami stworzyć dyplom. Poziom trzeci to jest poziom już dla dorosłych dzieci. 7 lat na pewno. Dlatego, że już nikt nas tutaj nie rozpieszcza tak ilustracjami. Strony są pełne tekstu. Oczywiście ilustracje pojawiają się, ale sporadycznie i czarno-białe. Tak to wygląda. Historie bywają mrożące krew w żyłach. Mamy tutaj opowiadania od 2500 do prawie 3000 wyrazów, 2800. Mamy użyte wszystkie głoski, dłuższe i bardziej złożone zdania. Co więcej, przy niektórych wyrazach pojawiają się nam gwiazdki i musimy iść na koniec, żeby znaleźć ich wytłumaczenie. Tak jak tutaj mamy wytłumaczenie, czym jest dykta, MDP, że jest to Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, OSP, Ochotnicza Straż Pożarna oraz PSP, Państwowa Straż Pożarna. Dodatkowo mamy tutaj numer alarmowy 112 i przypomniane, w jakich okolicznościach możemy z niego korzystać i kiedy trzeba dzwonić. I teraz o czym jest to opowiadanie? Ewa Nowak stworzyła opowiadanie, które sprawiało, że ja sama czułam tutaj naprawdę duże napięcie. Mamy opowieść o Hubercie, który ma młodszą siostrę, Różę bodajże. I ta Róża jest niesamowicie wkurzająca, dlatego że jest tym przykładem takiej dziewczyny, która pozjadała wszystkie rozumy. Jest oczywiście niby miła, ale taka strasznie poważna i gani wszystkich. I jest młodsza od Huberta. I jego kumple w szkole nawet ją lubią, się nią zachwycają, że ona jest taka mądra, kiedy nawet przemawia na apelach, bo rok temu dołączyła do Ochotniczej Straży Pożarnej, właściwie tej Młodzieżowej Straży Pożarnej, drużyny pożarniczej i teraz się mądrzy. I Hubert nie może tego słuchać. No, to jest normalna sytuacja. Trochę mi przykro, że ten Hubert jest tutaj tak pokazany. Aczkolwiek myślę, że warto o tym opowiadaniu porozmawiać z młodymi ludźmi, dlatego, że złość Huberta wcale nie wynikała z tego, że jest złym człowiekiem. I trochę tutaj zabrakło mi tej refleksji. Bo co robi Hubert? Hubert jest wściekły na to, że wszyscy uwielbiają jego siostrę, że ona tak się wymądrza. I jak widzi osiedlowe dzieciaki, a właściwie rodzeństwo ABC, bo ich imiona zaczynają się na A, na B, na C, to pyta ich, czy pójdą w takim razie z nim, bo on ma niesamowite miejsce. No i idą do opuszczonej fabryki farb. No i tam Hubert chce się popisać.
wymyśla, że trzeba podpalić jakieś tam rzeczy i być może użyją tej gaśnicy, którą tam znajdzie. Tylko, że gaśnica jest stara. I kiedy podpala to wszystko w tej zamkniętej fabryce, a kiedy słyszę, że jego siostra przyjdzie, więc nie chce, żeby był przypał, to jeszcze zamknie kumpla w metalowej szafie i każe mu siedzieć cicho. No i tam będzie więcej perypetii, zablokuje drzwi, żeby nie wyszło. I to jest właściwie opowieść o tych jego niezaopiekowanych emocjach, które doprowadzą do niezbyt rozsądnych działań, które są totalnie prawdopodobne. Tak możemy postępować idiotycznie, także kiedy jesteśmy dziećmi. I oczywiście dochodzi do tragedii. Dzieciaki nie mają komórek. Dopiero ta najmłodsza dziewczynka w plecaku okaże się, że ma komórkę, więc Róża, mając wielką nadzieję, że będzie zasięg, która pójdzie tam za nimi, odnajdzie ich, będzie chciała ich wyciągnąć, ale nie będzie mogła, bo brat zablokował wyjścia, a teraz nie jest w stanie sami ich otworzyć. Dym się rozprzestrzenia, oni się duszą, ta siostra zadzwoni po straż pożarną i to jest to opowieść o tym, jak działa też ochotnicza straż pożarna, że jedna, że bibliotekarka będzie przewodziła akcją, że ktoś właśnie przerwa gotowanie obiadu, robienie innych rzeczy i wszyscy lecą pomóc. Jak strażacy muszą się postarać, że muszą też mieć świadomość tego, kiedy sami już nie dadzą rady i muszą prosić o pomoc. Ostatecznie oczywiście akcja ratunkowa się uda, tu jeszcze będzie bohaterski piesek, który przypomni, że halo, halo, jeszcze ktoś tam został w środku, bo przecież ten chłopiec był zamknięty w szafie. Przerażająca jest ta historia, naprawdę, bardzo mroczna, ale myślę, że trzymająca w napięciu, bo jest to tak poprowadzone, że kurczę, te dzieci naprawdę mogły umrzeć i to było bardzo trudne. Była bardzo trudna akcja ratunkowa, ale jednocześnie mamy opowieści o tym, że wszyscy strażacy to jedna drużyna i to drużynie się udało uratować innych. Mamy trochę refleksji o tym, jak się rozprzestrzenia pożar, dlaczego jest to niebezpieczne, dlaczego się nie wchodzi do pustych budynków, dlaczego nie zamalowuje się znaków różnych, mówiących o tym, że tam nie wchodzić, że to nie jest od tak, że ktoś powiesił sobie tabliczkę. No i mamy te dzieci, które są też poszkodowane, bo one trochę się tam, Róża zostanie, będzie miała trochę przypaloną brodę, nie będzie miała rzęs ani brwi, wszystkie leżą w szpitalu. I ta refleksja na końcu, kiedy pyta policjant chłopca, czy to on to zrobił, on się do wszystkiego przyznaje, to właściwie on tylko powie, że to wszystko się udało dzięki Róży. Zabrakło mi jedynie tylko tego, żeby powiedzieć, że tak, żeby on nie był taki samotny jako ten zbrodniarz, bo tak naprawdę doprowadziłby do śmierci całej gromady. Trudniejsze są te opowiadania. Ale znowu bardzo potrzebne. One są już dla 7-latków. Ja myślę, że dla klas 1-3 bardzo też dobre, żeby można było o nich porozmawiać w trakcie lekcji. Oczywiście w domu to przede wszystkim. I znowu na końcu mamy naklejki, te są już takie tutaj poważniejsze. Straż pożarna 112, przypominające o tym, jaki jest numer alarmowy. To też numer alarmowy 112. Jestem super, czytam sobie i jak zwykle oczywiście album. I jeszcze jedna rzecz, bo o tym nie powiedziałam. Niesamowicie, niesamowicie ważna sprawa, żebyśmy to też ćwiczyli, kiedy czytamy z dziećmi. Mianowicie zadania dla mistrzów czytania, które są na skrzydełku, czyli już w trakcie czytania możemy do nich zaglądać. One się pojawiają w każdej części, więc mamy je też tu. I mamy je też tu. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się później, jak sprawdzamy egzaminy, że umiejętność czytania ze zrozumieniem jest dość trudna, bo nagle nie wiemy, o co komuś chodzi, dlaczego akurat na to mieliśmy zwrócić uwagę. Więc warto, żebyśmy dopytywali, pogłębiali te rozmowy o książkach. I tak mamy na przykład spójrz na mapy na stronie drugiej, spróbuj zgadnąć, ile kilometrów dzieli się od Lizbony, z czego słynie Lizbona i mamy podpowiedzi w ilustracjach. Odpowiedź, jaką hec opisuje książka, którą masz w rękach. To na pierwszym poziomie, na drugim. Co lubi jeść Pit? Jakie zwierzęta mieszkają w pałacowym ogrodzie? Takie szczegóły, na które możemy zwrócić uwagę. No i trzecie, kiedy trzeba zadzwonić na numer 112, czy z zablokowanego telefonu, albo z telefonu bez karty da się zadzwonić na numer 112, od razu mamy podpowiedź, gdzie znajdujemy odpowiedź w tekście. No i kto może wstąpić do młodzieżowej drużyny pożarniczej? Też mamy od razu adres, gdzie możemy powtórzyć sobie te informacje, gdzie możemy je znaleźć. Zachęcam. Nowe 3 książeczki z serii czytam sobie, a wcześniejsze też omawiam na stronie, na którą bardzo zapraszam. Serię polecam Biblioteka Narodowa, Kraków Miasto Kultury UNESCO, tutaj akurat przy pożarze, tu wszędzie mamy Bibliotekę Narodową. Oczywiście jestem patronką tej serii, właściwie matronką, bo jestem tak wdzięczna, że czuję, że to są moje dzieci, chociaż nie miałam żadnego wkładu oczywiście w ich produkcję, ja tak sobie to przypisuję tylko, bo tak mnie to zachwyca. Mamy tutaj oczywiście aktywne czytanie, obiboki.pl, ABC, także TVP i WP jako patronów całej serii.